jedna z najsłynniejszych ulic odnośnie narkotyków w całej Polsce. To była ulica Brzeska. O każdej godzinie, o każdej porze zawsze można było coś kupić, co się chciało. Dużo się tego sprzedaje, naprawdę. No. Brzeska, no, to była taka ulica swego czasu, że przyjeżdżali ludzie z Polski. Nigdy nie było, że nie ma. Jak nie ta brama, to ta brama zawsze ktoś strzelał. Mimo ogromnych środków na zwalczanie przestępczości, gangi narkotykowe działają coraz sprawniej. Na ulicę trafia więcej środków odurzających niż kiedykolwiek. Postanowiliśmy sprawdzić, jak działa biznes narkotykowy. To zapis z nielegalnej fabryki amfetaminy w Gdańsku. Na nagraniu widzimy starszego mężczyznę, który obsługuje reaktor do produkcji narkotyku. To Ryszard Jakubczyk, pseudonim profesor. Człowiek doskonale znany wielu policjom narkotykowym na świecie. Jak posłucham, pracuję. W akcji brało udział 90 iluś funkcjonariuszy, 41 czy 2 samochody i 2 helikoptery. Już w latach 70. opracował metody produkcji doskonałej jakościowo amfetaminy. Wymyślił także nowe sposoby produkcji narkotyków. W prasie określano go mianem Waltera White'a, głównego bohatera serialu Breaking Bad, o nauczycielu chemii, który stał się przestępcą. Nawiązał kontakt z przedstawicielami pakistańskich grup przestępczych, działających na terenie Wielkiej Brytanii, i uzgodnił z nimi, że będzie produkował fentanyl i karfentanyl. Jest on około 4 do 10 tysięcy razy mocniej działający aniżeli morfina. Czy ma pan takie odczucie, że być może mógł pan zrobić coś strasznego jakimś rodzicom, komuś? Nawet jeżeli konkretny narkotyk został wyprodukowany dzięki moim technologiom, to ja uważam, że to nie obciąża mojego sumienia. Szereg wyroków w polskich sądach zapada dzięki opiniom biegłym. Biegli muszą być obiektywni. I biegli w mojej sprawie nie byli obiektywni. Dopuścili się rażącego przestępstwa, fałszując ekspertyzę. Nie przyznali się do błędu i konsekwentnie brnęli w kolejne kłamstwa. I stąd ta sprawa. Tacy ludzie nie powinni decydować o wolności człowieka. Bo co ma sędzia zrobić? No przez sędzia musi uwierzyć biegłym. Komu ma uwierzyć? Największe egzaminy z chemii, jakie w życiu przeszedłem, to na rozprawach z Jakubczykiem właśnie. Dlatego, że on bardzo detalicznie podchodził od strony chemicznej do wszystkich opinii. Waldemar Krawczyk jest prawdopodobnie najbardziej doświadczonym polskim biegłym w sprawach narkotykowych. W przeszłości był szefem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Wiele razy stykał się także z Ryszardem Jakubczykiem. Jakubczyk to jest dobrym chemikiem. Ja z nim się w wielu różnych sprawach spotykałem w sądach i on ma zawsze podobną linię obrony. On twierdzi, że on produkuje substancje legalne, a te nielegalne to tylko mu powstają jako zanieczyszczenia.